Kurczę, tak dużo mówi się o sile przyciągania, o mocy naszego myślenia, które to myślenie ma możliwość zmieniania rzeczywistości. To jest jak najbardziej prawda, ponieważ to my kreujemy swoją rzeczywistość właśnie w sposób, tylko dzięki sposobowi, w jaki patrzymy na świat. I właśnie dzięki temu kreujemy to swoją jakąś tam rzeczywistość. Mnie to zastanawia, słuchajcie, to, że patrzcie, mamy taką sytuację, że obieramy sobie jakiś cel. Taki po prostu konkretny cel, który planujemy sobie, że nastąpi powiedzmy w ciągu tego powiedzmy roku. I po drodze napotykamy na różne sytuacje, których nie zaplanujemy sobie, bo wiadomo. Często te sytuacje sprzyjają temu, żeby czujemy się usatysfakcjonowani. I tutaj właśnie wchodzi kwestia takiej powiedzmy determinacji oraz tego, jaki jest ten cel. Cel ten, który zaplanowaliśmy sobie na następny rok, i niektórzy będą usatysfakcjonowani tym, co napotkali po drodze i zostaną na tym, a cel się po prostu rozmyje. Inni ludzie będą nie zwracać uwagi na to, co napotykają po drodze, na jakieś okazje, różne szanse, które często są bardzo wartościowe, i będą przejść do przodu do tego właśnie celu. A są ludzie, którzy zostaną na tym, co ich spotka po drodze, a później przypomni im się ten cel i będą chcieli dalej do niego iść. Tylko że mnie to właśnie zastanawia, czy wtedy, gdy my sobie przypomnimy o tym celu później, to czy to dalej ma taką samą siłę, jak było na początku, ponieważ na początku my zbieramy w sobie taką naszą całe wnętrze, i jakby te całe nasze wnętrze aż wrze, bo mamy po prostu te marzenie, o właśnie może tak to nazwijmy, że ten cel to będzie takim naszym marzeniem, po prostu we wnętrzu my się aż spalamy. No i właśnie przez to, że my się tak spalamy, to wydatkujemy tej energii po drodze. Dlatego może nastąpić właśnie ta trzecia sytuacja, o której powiedziałam, że zatrzymamy się na tych pośrednich stacjach, a na ten cel, który na początku sobie zaplanowaliśmy na ten kolejny rok, nie będziemy już mieli energii i trochę to odsuniemy. Pomimo tego, że my to odsuniemy, to następuje ten moment, że my dalej chcemy ten cel osiągnąć. I jakby ja teraz zastanawiam się, już tak kończąc, że wydaje mi się, że właśnie w tym momencie, kiedy już wydaje nam się, że już nie mamy tej energii, to należy nieco zmienić kierunek. W sensie, zmierzając do tego samego celu, iść trochę bardziej naokoło, albo trochę wrócić, albo po prostu coś ominąć i wtedy tam zajrzeć do tego celu i wtedy spojrzeć na to z innej strony, pod innym kątem. Wtedy możemy naprawdę się zdziwić i osiągnąć to, co na początku sobie założyliśmy. Nie wiem, dajcie mi znać w komentarzu, czy uważacie, że jesteście typem osób, które mają cel i go osiągają, ten konkretny, czy raczej bazują na tym, co spotyka ich po drodze. I tyle.